Ja sobie zagram tutaj na środek i teraz... RL Exchange. Szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafe Card. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Progress League. Dzisiaj zagramy sobie Ranked 1v1. Ale przed tym pokażę wam na szybko moje ustawienia, ponieważ pojawiały się na ten temat pytania. Tutaj też od razu dodam, że właściwie tydzień temu zmieniłem sobie bindy na boosta, więc mam to na jednym przycisku, więc ostatnio tak naprawdę sobie nieco troszeczkę musiałem nauczyć grać na nowo tak naprawdę. No ale już powoli mi idzie coraz fajniej. Czasami warto poświęcić się, zmarnować trochę czasu, trochę zrobić krok wstecz, żeby móc zrobić dwa kroki w przód. No i tutaj od razu zaznaczę parę rzeczy. Skok mam na X-ie tak naprawdę, bo mam jeszcze zbindowanego stola. Generalnie odcinek na EDEK Plus się pojawi z tymi wszystkimi moimi również ustawieniami, jeżeli chodzi o config i dlaczego tutaj przyciski niektóre się nie zgadzają. Ale mniejsza, skok mam na X-ie. Gram na padzie od PS4. Dopalacz R1, wcześniej było to kółko. No i reszta chyba powinna się zgadzać. Poza tym, że tutaj jest też pokazany kwadrat, ale tak naprawdę mam tutaj ten lewy drążek. No i szybko przelecę do samego dołu. Mam nadzieję, że wszystko będzie widoczne, że wszystko też wcześniej widzieliście. Tak jak mówię, te takie niestandardowe rzeczy, jak na przykład bind na stola, to pokażę na odcinku na EDEK Plusie, żeby tutaj już nie kombinować, a teraz przechodzimy do meczu. Próbujemy zbliżyć się do SSL-a na jedynkach. No i dobra, pierwsze spotkanie, gramy na takiego oto typa. Dobra. Co on nie jedzie? Co to się dzieje? No nie, no nie mówcie, że pierwszy mecz i od razu AFK na odcinku. Tak naprawdę przed chwilą sobie grałem jedynki, żeby trochę podbić rangę, bo mówię, po tym zmianie bindów byłem strasznie nisko, ale udało się na win streaku teraz to odrobić, jak już jestem bardziej przyzwyczajony. I w ani jednym spotkaniu nie było AFK-a. Dobra, mam nadzieję, że tylko przez tą jedną akcję ziemek AFczył. No teraz wychodzi na to, że chyba gra już. Dobra, mniejsza, zaczynamy Progress League. Mamy tutaj jedną bramkę przewagi na start. A takiej trochę niesprawiedliwej przewagi. Chociaż to tam trzeba było grać, typie. O, właśnie, od razu wam powiem. No dobra, taka jeszcze ciekawostka. Wiem, że to jest Progress League i nie powinienem tak gadać. Dobra, mniejsza, oddajemy mu tą bramę. Co chciałem powiedzieć, że ostatnio, właśnie jak patrzyłem, że jest AFK, był inny kickoff, zdążyłem się zatrzymać. Mówię, nie strzelam bramki i się okazało, że grałem na gościa, co dodosował serwer. No i nie strzeliłem tutaj na pustą bramkę. I potem nie miałem możliwości strzelić nic, bo serwer nie działał po tym, jak ziemek dodosował. I to jest potwierdzone akurat praktycznie, że dodosował, bo potem znajomy też na niego trafił. Tylko, że w tamtym wypadku już tylko znajomy miał lagi w tym spotkaniu na tego przeciwnika. Nie wiem, czy dostał bana, czy nie, ale miło by było. Dobra, fliczek po długim słupku. Fajny gol na 2-1. Te moje nowe bindy są przede wszystkim skonstruowane na tym, że będę mógł robić teraz speedflipa lepiej. Bo się okazało, że przez moje poprzednie bindy mi trochę nie wychodzi speedflip, w sensie robiłem go wolniej. Ale okej. Dobra, to było nierozsądne, tracimy go na 2-2. Jeszcze nie dokończyłem, po prostu jeszcze się nie nauczyłem robić samego kickoffa ze speedflipem, ale będę mógł to zrobić w najbliższym czasie. Stwierdziłem, że na początku to się chcę przede wszystkim nauczyć robić to samo, co umiałem na tym. Jak miałem boosta na innym klawiszu, żeby mi to mniej więcej wychodziło też tutaj. Kopnę w bramkę, nad bramkę tak nawet, żeby on musiał skoczyć, wyskoczyć z boosta i strzelić nam gola, naprawdę? Nie, no nie spodziewałem się tego. To znaczy, no głupota z mojej strony, powinienem się spodziewać. W ogóle nie lubię tego wybuchu. Jakoś na początku był bardzo fajny, ale teraz już mnie to strasznie męczy, że po każdej bramce, w sensie, bo bardzo dużo osób to używa, przynajmniej na wyższych rangach. I co chwilę po bramce są te takie kolory zepsute. To znaczy zepsute, po prostu kolory takie, jakie są. Kurde, nie wiem jak to określić w ogóle. Dobra. To powinna być bramka dla nas, 3-3, dobra, jest dokładnie 3-3 strzelone. No i dobra, możemy zrobić fake kickoffa. Nie pamiętam, czy on wcześniej już się spodziewał, że to robimy. Teraz się spodziewał, ale powiedzmy, że z zimną krwią nie daliśmy mu nic zrobić. Tutaj się powinien zrespić boost zaraz, ale niestety nie tak, że przyjechaliśmy. Ale ten na szczęście był idealny. Dobra, strzelamy na 4-3, fajnie, on się, nie wiem, czy myślał, że odjedziemy od piłki, zobaczmy to trochę na replayu. Dobra, nie będę oglądał replaya, żeby go nie wnerwić, chociaż może wnerwianie przeciwników też jest ważne. Po prostu liczył na to, że odjedziemy od piły. O kurde, to jest niedobra sytuacja, muszę jak najszybciej wracać. Chyba, że się wywali typek. To mamy gola prawie. Dobra, zbierzmy po prostu setę, nie dajmy się demnąć. On widzimy na kamerce, ważne było to sprawdzenie, że sobie pojechał. Tutaj zbierzmy tą setę, nie dajmy się znowu zniszczyć. I mocny turn. Dobra, przesadziłem. Okej. To było ważne, żeby nam właśnie oddał piłę.
Kopnięcie kolejne. On nie ma boosta, to trzeba mieć na uwadze. Kolejne kopnięcie. Dobra, my zbieramy setę. Ważne, żeby nie miał boosta, ale i tak nam strzeli gola, bo jestem pajacem i mu odsłoniłem bramkę. Trochę się zagolopowałem, tam jeden strzał dodałem taki beznadziejny, że on się nie musiał wysilać, no i przez to w zasadzie całą inicjatywę zmarnowałem. Dobra, tutaj oproszę, czyżby po speed flip kickoffie miał być dla nas gol wyjątkowo? Okej, okay, prawie. Nie, no i nietrafione. Kurde. I znowu open dla niego? Nie no, pajacuję strasznie, przepraszam widzowie. Znowu w zasadzie miałem pełną kontrolę nad piłką i wszystkim i oddałem coś takiego. Gdyby ten strzał leciał w światło bramki, tak jak planowałem, to albo byłby od razu gol, albo wreszcie by miał bardzo cienko, ale po wznowieniu ładujemy na 5-5. No niestety dzisiaj się trochę błędów pojawia, ale tak jak mówię, no nieważne, nie ma wymówek. Po prostu lecimy, wygrywamy, fajnie, dużo boosta zaoszczędziłem. On się znowu nie spodziewa. Kurde, to ja się nie spodziewam, że on to ma jeszcze. Byłem przekonany, że już tego tak nie zagarnie fajnie, jak on to tak zagarnął. No i nie, idealnie sobie przyjął tak naprawdę. Myślałem, że jest za bardzo już tak jakby... za bardzo wyprzedził piłkę i nie będzie w stanie tego zagarnąć jakoś szybko. Więc tak jakby jest bezpieczny atak z naszej strony. Ale tak nie było. Jeszcze znowu tracimy kolejną bramkę. Znowu się zachowałem bardzo słabo, ale dobra, ważne błędy przynajmniej mam o czym mówić. Dobra, slow kickoff. Coś, co jest zawsze najlepszą nadzieją. Niestety dostajemy bumpa. On ma przyspieszenie. Zagrajmy sobie po lewej. O właśnie. Bardzo fajne to było w takiej sytuacji, żeby nie celować w bramkę czy tam w niego, tylko zagrać mu za plecy. O kurde, czekajcie. Nie wiem, jak się zachować w sumie w takiej sytuacji. Okej. Okay. No i tracimy gola. Aj, niewiarygodne. Strasznie się skupiłem na tym, żeby nie użyć od razu dwóch jumpów, ponieważ generalnie oglądają ostatnio też filmiki, nie pamiętam w sumie czyj. No jakiegoś zagranicznego gościa chyba, możliwe, że apparently Jack to był. Ale żeby nie zużywać od razu dwóch jumpów, jak jesteście w defie, bo ten drugi flip się może bardzo dobrze przydać potem. Ale w tej sytuacji, przez to, że nie użyłem dwóch jumpów, to mnie przeskoczył. No i tutaj dostajemy demo, tracimy bramkę. W sumie to wystarczyło, żebym jumpa kliknął, ale nie usłyszałem go, bo się skupiłem na gadaniu. Zagłuszyłem sam siebie. Okej. Okay. Dobra, może wejdzie. Dobra, jest 9-7. Wygrywamy to spotkanie. Strasznie dużo bramek tutaj pada. Ostatnio się spodziewał, że zostajemy w bramie, dlatego teraz pojadę do wznowienia. Niemniej jednak przegrane. No tak jak mówię, na razie ten mój kick-off ze speedflipem nie funkcjonuje, ale przynajmniej będę miał już ten prawo nauczyć się go, w sensie, no nieważne, może nagram odcinek, dlaczego nie miałem szans w ogóle się do tego zrobić. No i tracimy gola, nie mam boosta. No dokładnie, 10-7. Dobra, 3 bramki, 24 sekundy. Mogło być lepiej, że tak powiem, ale jest jak jest. Oj, dał bombę. Dobra, ja się poddaję w tym meczu. Wychodzę, następny mecz nadrabiamy. Dobra, mamy innego przeciwnika. W Quincy? Nie wiem, jak to przeczytać. Ale dobra, może teraz mniej gadania, więcej tryhardowania, żeby wygrać na odcinku, bo słabo by było nie wygrać. Czym on w ogóle jeździ? Grogiem? Nie, no i strzela nam bramkę od razu. Nienawidzę, jak ludzie grają takimi dziwnymi autkami, bo od razu w głowie jest, że to jest jakiś smurf albo nie wiadomo co. No, ale sam czasami gram tymi autkami, więc to jest przynajmniej taka... Niby się nim nie gra za dobrze, ale... Jakąś tam psychologiczną przewagę to zawsze daje. Jedno uderzenie. W Quincy. Okej. Niestety nie dostał demo. Za wolno jechałem. Teraz jak najszybciej to strzelić. Ale to było pajacerskie. Kurde, wolniej tego zrobić nie mogą tak naprawdę. On będzie na to leciał, dokładnie. Dostałem bumpa. Znowu szkoda, że ten bump był, bo inaczej byłoby naprawdę bardzo fajnie. To nie leci w bramę, natomiast musimy to wybić. Tam nie ma... A jest przyspieszenie, schowało się za piłką w ogóle, byłem przekonany, że nie ma. Okej. Okay. Dobra, fliknijmy do góry. No dobra, od razu zadziała, za blisko nas podjechał. I w sumie bardzo fajnie, że to kopnąłem. No dobra, fake kick-off, w sensie nie fake kick-off, tylko w ogóle jadę do tyłu po prostu. Ja sobie zagram tutaj na środek. I teraz chciałem powiedzieć, żeby nie dostać demo. Pajacuję strasznie. Znowu wiedziałem, co się może stać, a nic na to nie poradziłem i tracimy bramę na 2-1. Dobra. Slowik i dzięki Slowowi, czyli wolnemu wznowieniu, zdobywamy bramkę na 2-2 tak naprawdę za darmo. I tutaj dla odmiany może strzelmy bez Slowa. Albo dobra, przynajmniej nie straćmy. Mam boosta i chyba mam piłkę.
Dobra, dajmy mu to kopnąć, to nam nic nie przeszkadza. Fajnie by było go zdymować jakoś, ale nie bardzo mam pomysł jak. Może tak, na przykład. I to od razu wejdzie, nawet nie muszę tego dotykać. Wcześniej zadziałało, to teraz też zrobię fake kofa. Ale niestety już widzimy na przyszłość, że Ziemek się spodziewa, przynajmniej tych takich z tej strony. Bo może tych drugich nie będzie umiał kontrować i tracimy bramkę. Czekajmy, aż to się odbije jeszcze raz. I niestety tracimy gola. No nie... No kurde, no... No... Nie, nie wiem, czy... No nie, no dobra, to po prostu stracimy gola i nie chcę tego komentować więcej. Dobra, zobaczmy, czy temu też jakoś zapobiegnie. Okej, tutaj po prostu nam podaje piłkę, także git. Dobra, przybijmy to. Idziemy. Fliczek po długim, trochę przesadzony. Szkoda. Dobra, jedzie za nami. Tego od razu nie strzeli. Zbieramy wszystkie boosty. Nie dajmy się zdemować, to jest nasz cel. Dobra. Dobra. Niech się jeszcze zapędzi. Niestety zebrał boosta. Czyli innymi słowy ma boosta. Okej, my sobie tutaj zabierzemy setkę. Zagram do dołu, zbiorę szybko. No nie, no znowu jest taka piłka, że nic z tego nie zrobię od razu. Dobra, ja tym razem to kopnę, strasznie słabo. Znowu demo w typa. Na szczęście Ziemek nie uważa na to, czy w niego jedziemy i znowu zdobywamy bramkę po demo, ale mi to tam pasuje. I co, znowu slow kick-off z tej pozycji, czy tym razem się będzie spodziewał? Dobra, nie ma od razu bramki, ale jest i tak bardzo fajnie wygrane. A jest gol od razu, no mówię, to jest naprawdę... Teoretycznie strzeliliśmy bezpośrednio po wznowieniu, ale tak naprawdę to ten gol jest tylko dzięki wznowieniu. Bo potem to już Gostek miał bardzo ciężko to obronić. I tutaj jeszcze takie coś. Spróbuję to... O właśnie. Jak ja bardzo liczyłem, żeby on nie brał piłki. To jest tak denerwujące po stronie defensywy. Myślisz sobie, że przeciwnik odpuści piłkę, jak tam podjeżdżacie, wy sobie bierzecie boosta i nagle... Jeb. Tracicie gola, dobra, gość zapomniał z nerwów i tam podał piłkę. Ja w sumie też zapomniałem, że ten, że miałem już takiego wznowienia nie robić, także wyszło na jedno. Dobra, jak to dobrze kopnę? Nie wiem, chyba mam wrażenie, że jakbym to idealnie kopnął, to byłby gol. Kolejne demo. Ale wolno to zrobiłem i tracimy gola. Jak pajac. Nie, nie trafił. Nie mogę, co to się dzieje? Gość musi się żbuzować tam w środku. Jeszcze challenge na raz, bieramy boosty. Tutaj coś takiego. Kopnijmy sobie. Prawie demo. Szkoda, że tam nie strzeliłem po tym zniszczeniu go, bo pewnie by wyszedł, bo to strasznie drażni też ludzi. To jest też przewaga demo nad innymi zagraniami, że jest po prostu wnerwiające. No nie, no i znowu za wolno się zachowałem. Mogłem to spokojnie strzelić, gdybym się nie zawahał. Ten brak pewności siebie jakiś taki występuje. Dobra, on tego nie ma. Fajnie można to wziąć. I teraz od razu lecimy już pewni siebie, strzelamy na 7-4. Naprawdę, te takie zawahania są najgorsze. Widzę, że on już opuścił spotkanie. I tak jak mówię, te zawahania są tragiczne, bo przez to, że wy tak naprawdę nie spróbujecie czegoś zrobić, to marnujecie okazję. Więc już lepiej zmarnować okazję, jak po prostu nie traficie w bramkę. No naprawdę, to jest masakra, takie... Nie wiem, przynajmniej ja tak mam. Dobra, tak czy inaczej, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Przynajmniej jest jakiś tutaj morał z tego odcinka. Po pierwsze, że warto czasami zmieniać bindy. To znaczy to, czy warto, to jeszcze zobaczycie po czasie, jak się nauczy w końcu tego speedflipa i nagram ten odcinek. Ale na pewno tutaj mogę wam polecić, że jak chcecie coś zrobić, to się nie wahajcie, bo co, najwyżej się wlejecie, a jak będziecie to próbowali, to prędzej czy później nie będziecie się przy tym wylewali. No i co więcej mogę powiedzieć? Dzięki wielkie za oglądanie, zapraszam oczywiście do lajkowania, subskrybowania, no i koniec tego przedłużania. Elo, elo.